To co? Po jednym? A, przy niedzieli można. Jest środa. Dobra, namawiasz czy nie? Tak hałasujecie, że ryb nie słychać. Co tu się za proceder odbywa? Tu żaden, panie. Jak żaden, jak widzę, że coś z synem jecie. A piechur koronny, obrońca naszych polskich granic, głodnym chodzi. Ładnie to tak? Co ty tam kryjesz za plecami, aktorzyno? Nic. Nic? Dawaj. O, jadalne grzyby. Uwielbiam jeść jadalne rzeczy. Panie, lepiej uważaj. Co, grozisz mi łachudro? Nie, po prostu te grzyby... Ich nie można za dużo. Ty nie będziesz Rasicowi mówił, co mu wolno, a co nie. Ten to będzie miał środę. Jak tu ufać kuglarzom? Tamci dwaj ostrzegali mnie, że po ich grzybach będę się źle czuł. Tymczasem wszystko u mnie jest w najlepszym porządku. Wzrok mam wyostrzony, ciało rzeźkie. A co więcej, mój ojciec, sułtan, Mehmed IV, właśnie przekazał mi władzę nad Imperium Osmańskim. Raz jeszcze, dziękuję ci, ojcze. Nie zawiodę. Ja z przyjemnością zostanę twoim muftim. Mam tylko dwie wątpliwości. Pierwsza, no, wydaje mi się, że ja się kompletnie nie nadaję na muftiego. Z moją osobowością, posturą i w ogóle. A druga, nie wiem, kto to jest mufti. Będziesz moim mufti. No, tak, to zrozumiałem, ale nadal nie wiem, bo... Mój ojciec, Mehmed IV, zdecydował. Muszę skompletować dwór i ujarzmić przedmurze Europy. Rodzinna presja. Wiesz, i znam to aż za dobrze. Mówisz słowa swoich rodziców. Ujarzmij przedmurze Europy. To, jakbym słyszał moich mówiących. Bądź dobrym Żydem. Łatwo powiedzieć. Jesteś moim muftim. Wiesz co, Bogdan? Ty też jesteś moim muftim. Co za wartościowa rozmowa.